ciężko, bo jeszcze się cały strzęsę po tych dwóch przejazdach. Witam Was serdecznie. Kolejny raz jesteśmy na Bemowie. Otwieramy sezon z najlepszymi zawodnikami z Polski w obu ligach, bo i w mistrzostwach, i w Pucharze Polski. Ja się trochę denerwuję. No jeszcze nie. Chciałam pozdrowić mamę. Muszę ogarnąć, bo wyjeżdżę na treningu. To zaczynać i przed nami Kuba Przygłoński. Kuba Przygłoński. Driftu, rady, siły. Oczywiście nad Takaru. Zobaczcie, co robi na naszej patelni w tej chwili. To jest po prostu kwintesencja. Ciasno, Eryk? Nie. Właśnie fajnie. No.
wrażenia. Mniej strachu niż ci wydaje. Ogólnie super. Jak tą prędkość się czuje? Tak nawet w sumie nie. Tak szybko nawet się jedzie, tylko cały czas bokiem, nie? Jak szyby otwarte, to trochę wiatr mucha. Niesamowite wrażenia, naprawdę. To tak panuje kierowca nad samochodem, to jest niesamowite. Jakieś na centymetry po prostu przy tych pachołkach. Niesamowita rzecz, naprawdę. I moc samochodu, chyba miał 700 koni ten, którym jechałem, więc pierwszy raz jechałem takim samochodem, który ma tyle koni. 700. Zbudowany praktycznie od zera przez niego, co roku rozkłada go na wszystkie części, składa od nowa, wszystko zrobione tylko pod niego, także to niesamowita rzecz, naprawdę mega wrażenia, ja jeszcze do tej pory mi się ręce trzęsą. A jakbyś to miało porównać z jechaniem autobusem klubowym na mecz? No to wolałbym chyba jeździć tak na mecze niż autokarem. Mimo, że jest trochę wygodniej w autokarze, ale wrażenia dużo fajniejsze i adrenalina nieporównywalna.